Witajcie, tu Pejczyk, kolejna adwentowa degustacja, 18 już chyba, mamy są trochę inne szkło dzisiaj, ale też takie ładne, że są wziął z tej kolekcji, bo szkła jest dużo, tak richtig to by mógł dziennie inny jakiś kieliszek, kufel być. Plan jest taki, żeby jak przyjdzie renta, to są na rencie dziennie jakieś dobre piwko z innego kufla szkła pić, no ale to jeszcze... Do renty jeszcze daleko, a mam nadzieję, że trochę szkła nazbierać. To tak po tym, jak tak będziemy zbierać, nie wiadomo ile tej renty będzie. 5 lot, trzymanie, bo na więcej się nie zanosi. Jakby to takie czasy są trudne, no ale kaj tam renta. Na razie myślimy tym, co jest tu i teraz. A tu i teraz jest, o, dobra, tak, elegancko, tu i teraz jest, o, jest zagraniczne piwko. Jak to w ogóle tu wymówić? Bumen Granaten Barley Wine with Extra Strong Beer. No, ile mu alkoholu? Dużo. 11,9 30 stopni ekstraktu. Barley Wine z browaru, belgijskiego browaru de Moulin. No, to trochę mi coś tu mówi, a poza tym dystrybucja, kraina piwa. Składniki sód zbożowych, miel, woda, drożdże. A tak tu piszą po jakąś po francusku, po angielsku nie bardzo, nie. Jakoś tam data jest, no nie wiem. Pewnie już leżało dosyć sporo, gdzieś zakupione w kanale, więc zdegustujmy. Barley wine, czyli takie ciekawe piwo, kapsel elegancki. Nie wiem, co to się z tego ujawni. No jest bogaty aromacik. Są właśnie takie nuty typowe dla stylu, takie fajne, fajne winne, takie karmelowe, takie jakieś. Nalejmy tak, żeby się tu jakoś, o, piana się fajną się tworzy taką. No proszę, to jest piana w takich typowym fin, taką gładziutką, mięciuśką, kremową, długo się utrzymuje, no, zaraz poznać, że to jest za granicę, ale to spycie. No, pachnie ładnie, kolor też taki, jak powinien być. Dobry, naprawdę. Alkohol jest dobrze ułożony. Pewnie już leżało sporo czasu. A nuty są takie, no, naprawdę przyjemnie. Przyjemnie się pije. Długo, spory, słodowy finish. Taką podbudowo, treściwo. Alkoholu, no tu, mimo na 11% się go tak nie czuć. Rozgrzewał ładnie, ale nie jest taki jakiś spirytus, nic z tych rzeczy. Wszystko tu jest fajnie ułożone. No nic ino się delektować tym piwem, naprawdę. Ono jest takie... A, smaczne. Jedne... Nie wiem, dużo było dobrych piw w tym adwencie, ale te jest jedne z takich, no... Top of the top, jakby to powiedzieć. Naprawdę, naprawdę polecam każdemu. Każdy znawca, każdy jakiś beer geek, to by od razu powiedział, że to jest to. Tu wszystko pasuje. Nie wiem, czy jakiś medal mogłoby na pewno na konkursie. No, chociaż konkursy to tam się rządzą swoimi prawami, różnie to tam jest, ale te piwo, no to jest praktycznie, no, klasa światowa. Zdrówko, naprawdę dobre piwo, no i widzimy się jutro. Oby do końca adwentu ino takie, jakby było ino takie, to by było
To było elegancko.